Witam. Tak mnie to dzisiaj wzięło, żeby się pochwalić starym nabytkiem. Dawno temu, kilka lat wstecz, kupiłem maszynę. Nie wiem, jaka to jest marka. Za 300 zł od gościa, który ją sprowadził z zagranicy. Miała swoją wadę. Mianowicie nie cięła pod kątem. Robiła pół łuki. Już wiem dlaczego. I tak samo tarcza miała straszne bicia. Mimo to, że kupił nawet tarczę, bodajże chyba żbik, bo jest czerwona, sprzedał mi wszystko razem w komplecie. Pierwszy minus, jaki zauważyłem przy cięciu 45 stopni, to blaty bardzo się poddawały. Wspawałem tam głębiej płaskownik. Dzięki temu teraz wszystko jest pewne masywne. Druga wada to była taka bardzo nietypowa. Mianowicie podkładka, która tutaj trzyma tarczę. Było coś takiego. Już wam to narysuję tak na szybkiego. Cyk. Tu jest prowadnica. Ta podkładka wyglądała w taki sposób. Tu przychodziła tarcza. To już rysuję w przekroju. I wszystko by było ok. Tylko wymieniając tarczę na jakąkolwiek inną, wszystkie inne tarcze były cieńsze. I ta część tutaj minimalnie wystawała poza tarczę. Jak drugą podkładką on to dociągał, podkładka spierała się w tym miejscu, nie dociskała tarczy tutaj. Wystarczyło ściągnąć tą podkładkę, przyłożyć tarczę, szlifierką zebrać ten pierścionek, około 2 mm miał. To wszystko zebrałem i tarcza na dzień dzisiejszy, nie wiem czy będzie widać, stawię to tak. Jest ostrość wyłapana chyba. Jeszcze mogę przyłożyć ołówek delikatnie. Nie, nie trzeba w sumie. Widzicie po laserze. Druga sprawa, wyrzucenie oryginalnej prowadnicy. Prowadnica, co by nie było, poddawała się. W połowie to wszystko pływało. Jak się nawet obróciło pod kątem, to ciężar silnika powodował, że prowadnica się huśtała. Na złomie za chyba 70 zł kupiłem jakąś prowadnicę, nie wiem od jakiej maszyny. Jest to ameliniowa i tego się nie pomaluje. Tutaj wspawałem sobie kaweczek ze stali. Dodatkowo tutaj na górze śrubą przykręciłem. Fajny bajer, bo sobie mogę tutaj kłaść ołówek, pisak, metrówkę. Tu mam regulowaną rączkę. Wszystko jest na sprężynie. Żeby było pewniejsze, to całe podwozie również sam robiłem. To jest wszystko ołożyskowane. Tutaj jest na mimośrodach. Tym mogę jeszcze dociągać do środka. Czyli będzie ciaśniej chodziło lub lżej. Tutaj zastosowałem dwa łożyska z samochodu. Stare łożyska od napinacza paska rozrządu. Dzięki temu maszyna nie ma prawa się poruszyć na boki. Pokażę ją z drugiej strony. No i przykład cięcia.
postaci. O, teraz będzie widzieć tak ładnie. Jak wygląda cięcie. Obydwie strony. Nie tak samo. Tutaj dla przykładu jest oryginalne cięcie. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak do kąta 45 fajnie idzie. W sumie to nawet nie widać po przecięciu, która część jest oryginalna. Nie było to padem robione. Jedynie mogę się skapnąć, że to jest ostrzejsze troszkę. Ta jest bardziej załagodzona. To jest ostrzejsze. Więc to będzie tutaj. Dodam, że w domu posiadam maszynę Ruby TC125. Tak jak wspominałem, laser ustawiam sobie mniej więcej tak, jakbym chciał cięcie mieć. Tyk. I tak zostaje. Niech ktoś mi powie, że maszyna nawet Rubiego zrobi to dokładniej. Końcóweczka do zeszlifowania padem. Niemalże pod samym szkliwem. Próbowałem to samo robić tą maszyną Rubiego, prowadnicą Slim. Nie powiem, też można ją ciąć. Jak najbardziej. Ale jednak to nie jest ta jakość. Tutaj przeprosiłem starą maszynę. Teraz wyciągnę to te końcóweczki tarczą Rubiego, jeszcze nie obracana. Czyli można śruby odkręcić, tarczę obrócić później, jak już tu się zetrze i od nowa jest. No i szlifierka, coś w tym stylu. Co jest fajne? Ma przykładnie i ma bardzo niskie obroty. Ustawiając na jedynkę i ona cały czas trzyma jedne obroty. Nie ma czegoś takiego, że ja przycisnę i obroty będą wolniejsze. Na maksymalnych obrotach jest zaledwie 3000, a nie 12000 jak normalna szlifierka. Dlatego te pady fajnie wytrzymują, nie niszczy ich. A obroty są od 700 do 3000. Nie wiem, czy będzie widać.